Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Polska, Serbia, kolejna analiza Eurobasketu 2022. Zobaczmy, jak tam sobie Polacy radzili z Serbią. To już jest czwarty mecz w grupie. Został nam jeszcze mecz z Finlandią. 1/8 z Ukrainą i Słowenia. Półfinał, tak? I o trzecie miejsce z Niemcami. Więc jeszcze trochę tych meczy nam zostało. Też również faworyci tego Eurobasketu. No ale sami wiecie, jak to się potoczyło już w ćwierćfinale, w 1/8. Tutaj 1-1 z Jokiciem Balcerowski. Bardzo fajnie zagrał. Tutaj gramy jakiegoś pika, wszyscy ustawieni po jednej stronie boiska i fajnie, że grają sobie Slotter tutaj gra z Balcerowskim. Pick and rolla. Faul od Jokicia i fajnie tutaj się rozgląda Slotter. I niepotrzebnie Ponitka tutaj zabiera miejsce. Bo tutaj jakby Ponitka stanął szerzej, no to wiadomo, jest fajnie, nie ma w ogóle obrońców pod koszem. A tak to Ponitka zabiera swojego obrońcę i się robi tłok. Patrzcie, jaki jest tłok teraz. Tak to Balcerowski by miał 1-1 praktycznie. Albo ewentualnie odrzutka do Sokołowskiego. No ale dobra, i tak są punkty. No niestety Ponitka niepotrzebnie zbiega. Czasem na siłę niektórzy próbują zbiegać pod kosz, jeżeli nawet tego akcja nie wymaga. Jeżeli nic się nie dzieje. Wszystko jest ok. Przewaga. To był blok? Nie, co to było? Ale on dziwnie rzucił. To nie był blok nawet. Podwojenie, ok. I Garbacz, czy tam Michalak chyba to jest, przepraszam, powinien wziąć Jokicia. I co on zrobił? Ustawił się za nim po prostu, nie? Ustawił się za nim. Dobra, tutaj jest walka pod koszem. Fajnie ustawieni. Uuu, Sokołowski się pogubił. Zobaczmy, co Ponitka. Tu jest bardzo ciasno, więc nie ma sensu się wcinać pod kosz. Tam jest Michalak fajnie ustawiony. O, jakie ładne ścięcie. O, proszę, Olejniczak. Bum. Wyszukał. Tutaj się pogubili znowu. A nie, bo Slotter się zamienił z tym, z Dziewą. Tak? Zamienił się Kryciem z Dziewą. Był switch. No a Michalak nie wiadomo po co szedł. Albo z Garbaczem nie wiedzieli, kto koło kryje. Takie trochę rolowanie bym powiedział, ale sędzia tego nie widział. Ten na dole sędzia. No, bo nie wiem, jest taka zasada w koszykówce, coś takiego jak rolowanie. Czyli jeżeli obracasz się na przeciwniku, to nie możesz tak ręką zrobić. Tutaj on zrobił łokciem, bo trzymał piłę. I tego dokładnie nie wiem, czy można właśnie w ten sposób, ale otwartą ręką na pewno nie można. Łokciem być może można, ok. Załóżmy, że można, bo tego nie zagwizdał, on tam patrzył, ten sędzia. Uj, przez ręce niepotrzebnie. No dobrze, że Zyskowski też pobiegł. 1-1. Gdzie to był faul? Łapy na dole. No, no oczywiście, że tak, że to zagwiszczę. Obie łapy na chwilę przytrzymał. Głupi błąd bardzo. O, będzie wolny Olejniczak. No i pięknie. No był Dziewa po tej stronie. Czy Zyskowski? Nie, ten. Nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, ale był tam. Nie widział go niestety. Albo do tyłu. Bo wiecie, Olejniczak ma strasznie długie łapy. Wystarczy, że on sobie tu przytrzyma piłę, jakoś mocno złapie, bo on jest też wielki. Popatrzyłby sobie na spokojnie, by podał. A tak to na siłę takie i przechwycił przeciwnik. O kurde, ale szybko. No, goaltending. Za późno. Bardzo szybko. A, to jest Kolenda Michał, dobra. O kurde. Ale dostaliśmy po dupie. Ojej, oni nam setkę rzucili. No, będzie podanie znowu do Olejniczaka. Nie, podwojenie, no to powinno być od razu do Szenka podanie. A tu rzut.
Dobra, no szybka analiza to była. Wydaje mi się, że też za dużo. Pierwszy mecz, aż byłem w szoku, że było tyle do przeanalizowania. Pierwszy mecz naprawdę było super. Teraz za bardzo... Za dużo nie ma co do gadania, sami widzicie, ale można to brać jako reakcję po prostu na ten mecz, nie? Ja też czerpię z tego radość, że mogę sobie przypomnieć, jak oni grali na Eurobaskecie, jak im szło. Wiadomo, ten mecz z Serbią to był ostatni, już wiadomo, że żeśmy przeszli i on był ten mecz z Serbią taki, wiecie, no. Wiedzieliśmy, że przegramy, taki można powiedzieć towarzyski. Ale dziękuję Wam bardzo, pamiętajcie o subie, łapce i komentarzu. Siema!